Państwa bardzo serdecznie, a szczególnie naszych szanownych jubilatów na tak pięknej uroczystości, jaką jest jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego. Szczególnie serdecznie chciałabym powitać burmistrza miasta, pana Grzegorza Nowińskiego. Oraz zastępcę burmistrza, pana Andrzeja Wiśniewskiego. Bardzo serdecznie witam także wszystkich gości przybyłych na tę dzisiejszą uroczystość. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogliśmy się tu dziś spotkać i uczestniczyć w tej pięknej uroczystości. Mam nadzieję, drodzy Państwo, że ten dzisiejszy dzień na długo pozostanie w Państwa pamięci, a chwile spędzone w tej, mam nadzieję, wyjątkowej atmosferze będą dla Państwa na długo miłym wspomnieniem. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za tak liczną obecność. Z ogromną przyjemnością i wzruszeniem witam Państwa na uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego. Wielki to dla nas zaszczyt, że możemy się spotkać z dostojnymi jubilatami z okazji święta. Jest to wielkie święto, także dla Waszej rodziny, która cieszy się, że może być z Wami podczas tej uroczystości. Pragnę przekazać szanownym jubilatom najserdeczniejsze życzenia spokoju, poszanowania w rodzinie, 100 lat i doczekania w zdrowiu następnego jubileuszu. Wiem, że na swojej wspólnej drodze napotkaliście Państwo wiele trudności, kłopotów i zmartwień. Jednak wzajemne zrozumienie i szacunek, a szczególnie miłość sprawiły, że przeżyliście razem nie tylko szczęśliwe, ale i trudne chwile. Mam nadzieję, że tych szczęśliwych chwil było więcej i tkwią one głęboko w Waszej pamięci. To, czego doczekaliście w swoim życiu, jest także Waszym sukcesem, z którego może być dumna Wasza rodzina. Jeszcze raz życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Państwu medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Mam zaszczyt wręczyć te medale, życząc jednocześnie wielu pogodnych i szczęśliwych